Pałac Mordu. Opowiadanie z serii Demonofil. Autor: Bruno Siak. Czyta: Bruno Siak. Jeżeli jesteś tutaj słuchaczu pierwszy raz, zacznij proszę od opowiadania Cmentarna Róża. Jeżeli nie chcesz, możesz oczywiście zacząć tutaj. Mam nadzieję, że opowieść cię zainteresuje. A skąd ty masz nowy telefon? zapytała mnie matka, widząc na moim biurku nowego smartfona. Ojciec by się nie zorientował, ale ona tak. Uwielbiała smartfony. Wiedziałem, że była uzależniona do gier hazardowych. Naciskała guziki malutkiego, jednorękiego bandyty w aplikacjach i śledziła z wypiekami na twarzy, niby kręcące się pomarańcze i banany. Mniej więcej raz na tydzień coś wygrywała, ale w pozostałe dni traciła pieniądze. Nie było tego dużo, pewnie kilkanaście złotych, ale zbierało się z każdym miesiącem. I właśnie wtedy, kiedy zauważyła mój nowy zakup, przegrała pewnie kilka dych i była w złym humorze. Tamten mi się popsuł, skłamałem. I akurat kolega w klasie sprzedawał, to wziąłem. Ale ten wygląda jak nowy. Jaki duży ekran? Jaki ma aparat? Przykryłem telefon dłonią i schowałem go do kieszeni. A skąd miałeś na to pieniądze? Mów, bo powiem ojcu. Chyba ty jakiś narkotyków czy coś nie sprzedajesz yy, gdzieś kolegom? Popatrzyłem na jej farbowane blond włosy do ramion. Odstawały na wszystkie strony, jakby ją ktoś poraził prądem. Był wieczór i szła właśnie się wykąpać. Miałem oszczędności ze sprzedawania kont z gier w necie. Pokiwała głową, jakby rozumiała, chociaż nie wiedziała, o czym mówię. Moja matka Nigdy jednak nie lubiła się przyznawać, że czegoś nie wie, chociaż to było oczywiste. Takie jakieś miała głupie pragnienie, by wydawać się wszystko wiedzącą. I nie tylko ona. Wielu było takich ludzi, i to jest żałosne. No dobra, a co ze starym? zapytała. Sprzedałem. Mogłeś mi dać, bo mi się mój psuje. Trzyma bateria pół dnia, ciągle muszę ładować. Sorry, mruknąłem. I odwróciłem się do ekranu monitora. Grałem w jedną z nowych gier, ale w ogóle nie przynosiła mi radości. Chciałem, żeby matka sobie poszła. Postała chwilę przy mnie, patrząc na ekran, i poszła wziąć prysznic. Zamknąłem drzwi do pokoju i usiadłem na łóżku. Oczywiście skłamałem matce. Telefon nie był używany, ale nowy i nie kupiłem go za oszczędności. Miałem w końcu to, co chciałem pieniądze. Które pozwalały mi na samodzielność i wyrwanie się po maturze od rodziców. Mogłem mieszkać wszędzie w Polsce, wynająć mieszkanie i rozejrzeć się za jakąś pracą. Już w połowie maja, a więc zostało jedynie pół roku. Złoto, które dała mi Ludmiła Aleksiejewa, zamieniłem na ponad pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych. Sam kruszec był wart siedemdziesiąt tysięcy, ale potrzebowałem gotówki. A ofertę kupna dostałem tylko w jednym, szemranym sklepie numizmatycznym, a odwiedziłem kilkadziesiąt. Zaakceptowałem więc propozycję Łysego Starca, który wypłacił mi wszystko, oczywiście w gotówce. Bałem się, że mnie sprzeda policji albo jakimś gangusom, ale tak się nie stało. Na swój sposób był uczciwy. Może myślał, że ja jestem jakimś gangusem, ale on też zarobił na tym dużo nawet jeżeli by monet nie sprzedał w całości, a przytopił na sztabki. Straciłem kilkanaście tysięcy, ale i tak to był duży zarobek jak na jedną noc. Dla mnie przedtem niewyobrażalny. Duży zarobek, ale i duże ryzyko. Po przyniesieniu monet z cmentarza przez tydzień leżałem w łóżku i chodziłem jak zombie. Całe to napięcie schodziło ze mnie bardzo powoli. Widziałem ciało jednego z moich kolegów i śmierć drugiego. Po części czułem się nawet winny ich śmierci, ale nie mogłem o tym nikomu powiedzieć. Nie mogłem powiedzieć o niczym, co się stało tamtej nocy na cmentarzu. Nie powstrzymałem się i wydałem część pieniędzy. Myślałem, że to mi jakoś pomoże, podniesie psychicznie. Robiłem to jednak ostrożnie. Kupiłem tylko nowe bebechy do peceta, Parę gier i smartfona. Sądziłem, że sprzęt da mi radość, ale tak się nie stało. Próbowałem kilka razy siadać do gier, ale widziałem tylko sztuczne piksele i animowane postacie. Zero immersji. Nie bawiło mnie to. A z telefonu nie miałem do kogo dzwonić, komu się pochwalić. Moi najlepsi kumple nie żyli. Kilka razy wracałem w nocy na cmentarz forteczny. Za każdym razem snułem się pomiędzy grobami co najmniej godzinę. Oglądałem pokryte śniegiem krzyże i mogiły. Zachodziłem też na grób pułkownika Aleksiejewa, ale w kamiennym wazonie już nie stały róże. Ludmiła i pułkownik odeszli gdzieś daleko. Uzyskali spokój i to dzięki mnie. To było dziwne. Gdy chodziłem na cmentarz, a robiłem to często, czułem dumę. Komuś przecież pomogłem, kobiecie, która cierpiała przez 200 lat. Nie wiem za co kochała swego męża, ale jeżeli istniała taka miłość, to świat nie jest taki zły. W takim świecie warto żyć. No i znowu pan do nas zawitał, panie Karolu! ucieszył się Krzysztof Bąk i wypuścił kłąb dymu ze swojej fajki. Proponuję panu, żeby pan został członkiem naszego towarzystwa. I tak pana tutaj ciągnie. Omawiamy tutaj bardzo ciekawe sprawy. Na przykład ostatnio roztrząsaliśmy kwestię wzgórza skazańców obok cmentarza fortecznego, ale dla pana specjalnie zrezygnujemy z egzaminów i przez pierwszy rok zostanie pan zwolniony z opłaty członkowskiej. Usiadłem na jednym z wolnych foteli, witając się z innymi staruszkami kiwnięciem głowy. Ledwo widziałem ich twarze przez kłęby dymu. Dobrze, powiedziałem, to dla mnie honor. Przyjdę na następne spotkanie jako członek, ale miałbym do Panów prośbę. Oczywiście, młody człowieku, odparł Krzysztof Bąk. Wydawał się bardzo zadowolony. Chyba moje członkostwo w kole bardzo go ucieszyło. Wypuszczał wielkie kłęby dymu ze swojej fajki, założył nogę na nogę i kołysał wiszącą w powietrzu stopą. Spoglądał triumfująco na innych starców z taką miną, jakby mówił, udało mi się. Czy ja mógłbym znowu poprosić o naświetlenie mi pewnej historii? Poprosiłem. Bo ja coś tam wiem i słyszałem, ale panowie wiedzą na pewno lepiej. A ty też, młodzieńczę, będziesz wiedział więcej. Wychrypiał dobrotliwie starzec siedzący po prawej. Nazywał się Hieronim. Był łysy. A na podgardlu wisiała mu pomarszczona brązowa skóra. Mówił głosem tak chrapliwym i szeleszczącym, jakby jego struny głosowe uwędziły się całkowicie w dymie, który bez przerwy wciągał do płuc. Tak, będę wiedział, pokiwałem głową. Jak będę członkiem koła, to będę wiedział, ale na razie nie wiem, i chciałbym się dowiedzieć. Pomyślałem jednak, że o wiele wcześniej dostanę raka krtani. A jakąż to historię chciałby pan poznać, panie Karolu? Zapytał prezeskoła. Poprawiłem się na krześle. Oczy mi już nieco zawiły od dymu i otarłem łzy z policzków. Chodzi mi o pałac, w którym jesteśmy. My mówimy wśród chłopaków, że to pałac mordu, tak go nazywamy. Wszyscy go tak nazywają, bo tu się chyba straszne rzeczy działy. O tak, straszne, pokiwał głową bąk. I podobno tam na górze Wskazałem na sufit Na trzecim piętrze, które jest zamknięte To straszy Sam widziałem tam w oknach dzieci Bardzo dawno temu, jak miałem dwanaście lat One po prostu przykleiły się do szyb I patrzyły na mnie Troje dzieci, a może nawet czworo Tylko jedno miało taką ciemną twarz yy, Taką czarną, jakby spaloną O, tak, tak Pokiwał głową bąk Na twarzy zadrgało mu coś dziwnego ale my jesteśmy na parterze, nigdy nie chodzimy na piętro, więc jeśli dlatego się boisz przychodzić tutaj na nasze zebrania, to nie boję się, przerwałem mu. Wiem jednak, że ten budynek jest niesamowity i sam to widziałem, i może panowie też. Przecież zbieracie się wieczorami, a nawet nocą, wskazałem za okno. Na zewnątrz panowała już kompletna ciemność. Był grudzień i zbliżała się szósta godzina. Tak, to prawda. Czasami coś słyszymy i widzimy, potwierdził Hieronim. Są przypadki, że tak nas pochłonie dyskusja, że zostajemy tu do późna, czasami nawet do bardzo późna i tak. Wtedy <laughs> czasami coś się dzieje. Ale kogo widzicie albo słyszycie? dopytywałem się. No, dzieci odparł Krzysztof Bąk. Na długą chwilę przestał pociągać dym z fajki. Tak długo, że musiał na nowo rozpalać tytoń. Z reguły to są stuknięcia takie, kontynuował. Może nawet nam się zdaje, że są regularne, ale się zdarzają. No i kroki. A także nucenie, dziecięcy śmiech i taki wilgotny tupot nóg na płytkach. A jak zostajemy jeszcze później, to zaczynają się psikusy, wtrącił Hieronim. Jakie psikusy. No, na przykład pukają w drzwi i się śmieją. I czekają, żeby podejść, a jak podejdziemy, to tam nie ma już nikogo. Dwa razy tak było, nie? Za pierwszym to myśleliśmy, że naprawdę jakieś gówniarze zostały w pałacu i sobie urządzają głupoty. Ale za drugim pan Krzysztof zobaczył jedną i jej koszulę nasną Całą we krwi. Nagle przerwał, bo z góry dobiegł krótki zaśpiew. Równie dobrze to mogło być skrzypnięcie drewna lub chrobot, ale odgłos miał dla mnie melodyjność, jakby wydobył się z ludzkich ust. Wszyscy staruszkowie unieśli oczy ku sufitowi. Przestali na chwilę pociągać dym swajek i palić papierosy. No a o czym tak dokładnie chciałeś porozmawiać, Karolu? Krzysztof Bąk pierwszy przerwał ciszę. O jakiej części historii pałacu? Całej. Odparłem z bijącym sercem. Ciągle patrzyłem na zdobiony gipsowymi odlewami strop oraz na olbrzymi kryształowy żerandol. Ale z naciskiem na tragedię Ossolińskich i na ten mord, co tutaj miał miejsce przed wojną, doprecyzowałem. Oczywiście to wszystkich fascynuje odparł starzec. Chociaż może to złe słowo fascynuje to wielka tragedia. Ale ludzie lubią słuchać o tragediach bogaczy. To wszystkim przypomina, że w niektórych aspektach my, zwykli ludzie, jesteśmy tacy sami, jak ci najbardziej majętni. Tak, rozumiem, ale ta historia i legenda, jaką obrosły te wydarzenia, jest najbardziej ciekawa. Dobrze, to co panowie? Prezes Koła Historycznego rozejrzał się po zgromadzonych. Ja mam opowiadać? bo najlepiej tę sprawę zbadał Hieronim. — Nie, ja nie. Głos już nie ten. Wzbraniał się łysy starzec z papierosem. — A więc ja. Bąk wypuścił kłąb dymu. Proszę więc posłuchać przyszły członku koła. Może to będzie twoja specjalizacja. Historia pałacu z Solińskich. Prezes koła historycznego odchrząknął, mlasnął, nabił porządnie fajkę i zaczął opowiadać. Ja w tym czasie uchyliłem trochę okno. Myślałem, że inaczej się uduszę. Pałac został zbudowany w 1919 roku, zaraz po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Tak naprawdę budowa rozpoczęła się wcześniej, bo już w 1917. Wybudował go Henryk Osoliński. Bardzo dziwna postać. Bąk przerwał na chwilę, bo na górze znowu ktoś zaczął nucić. Przysiągłbym, że to dziecięcy głos. Mężczyzna mówił jednak dalej, spojrzał tylko na zegarek, jakby to, co się działo w budynku, zależało od godziny. Tak, o zmarłych źle się nie mówi, ale zdobył majątek w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Zawierucha wojenna temu sprzyjała. Zawsze był bogaty, ale po wojnie stał się obrzydliwie bogaty. Prawda jest jednak taka, że wszyscy mieli go za chciwca, skąpca i oszusta. I gdy spotkała go kara, niewielu go żałowało. Może jego rodziny, to tak, ale jego nie. A miał dużą rodzinę? Zapytałem. Tak, wtrącił się Hieronim. Ty dzieci, co widziałeś w oknie, naprawdę, nie widziałeś wcześniej, że miał właśnie tyle? Bo miał czworo. Ale kontynuuj, Krzysztofie. Przepraszam za interrupcję. Przejdę do rzeczy, powiedział Krzysztof, czyli samego mordu. Pewnego zimowego dnia 1924 roku, bardzo ciężkiego roku dla młodej II Rzeczpospolitej, do pałacu wtargnęli bandyci. Ossoliński mieszkał ze służbą, żoną i czwórką dzieci. Rabusie jednak dobrze wybrali moment. Drogi były zawalone śniegiem i ziemię ścisnął wtedy taki mróz, że nawet w miastach ludzie nie wyściubiali nosa z kamienic. Bandyci przerwali linię telefoniczną i wtargnęli do pałacu. Zabijając wcześniej większość służby, która mieszkała w budynku obok, który został wyburzony podczas wojny. Po co tam przyszli? Zapytałem. Chcieli pieniędzy. Wtedy w Polsce to była ogromna bieda, panie Karolu. Nie wyobraża pan sobie. To tak, jak teraz Polska i Albania. Taka mniej więcej różnica. I ci rabusie byli zdesperowani. Dla nich to było albo życie, albo śmierć. Zagrozili Ossolińskiemu, że zabiją dzieci, jeżeli nie odda im wszystkich kosztowności. I nie dał im, bo był chciwy. No właśnie, powiedział Bąk, pykając fajką Tak właśnie mówią. On kochał swoje dzieci wtrącił się ponownie Hieronim. Ale podobno chciał szukać robusiów. Mówi się, że współpracowali z jednym z lokajów, który wiedział, ile jest pieniędzy. Ossoliński tego nie wiedział. Starzec zakaszlał Ale jest też druga wersja Podobno zapomniał Pamiętał cztery skrytki w domu, ale o piątej zapomniał Tam miał gotówkę i lokaj wiedział, że... Mia... Hieronim zaniósł się długim kaszlem Potem wychrypiał Proszę, Krzysztof, ja już nie mogę Ale jak można zapomnieć o skrytce? Zdziwiłem się Można, można Odparł prezes koła Ty jesteś młody, panie Karolu I nie wiesz jak to jest Ossoliński w momencie rabunku był dojrzałym mężczyzną. Miał niemal sześćdziesiąt lat i swoje nałogi. Zmieniał żony i miał wiele kochanek, bo chciał syna. Podobno pod koniec życia nie posiadał wystarczającej płodności. W końcu mu się jednak udało i wiedział, że już więcej nie da rady. Sześćdziesiąt lat to nie tak dużo, zauważyłem. Ale teraz mężczyźni żyją znacznie dłużej. Wtedy było inaczej, Karolu. Powiedział starzec obok Krzysztofa, z długą, siwą brodą. Nazywał się Grzegorz, ale w myślach nazwałem go Gandalf, właśnie przez brodę. Był jednak najwyższy z nich i chociaż zgarbiony musiał mieć ze dwa metry. Za młodu to był nie lada siłacz. Znowu zapadła cisza. Nasłuchiwałem z napięciem od głosów na korytarzu. Wydawało mi się, że deski skrzypią pod czyimiś stopami. — Tak — kontynuował Krzysztof — i westchnął. Ostoliński nie mógł sobie przypomnieć, albo udawał, że nic nie ma, ale oni byli bezwzględni. Powiedzieli, że o dwunastej zabiją najstarszą córkę Arietę, godzinę później Zofię, o drugiej Annę, a o trzeciej jedynego syna Olgierda. Żona kazała mu oddać wszystko, ale Ostoliński uderzył ją i ta straciła przytomność. O mało co jej wtedy nie zabił. I bandyci zabijali dziecko za dzieckiem, a Ossoliński przypomniał sobie, gdzie trzyma pieniądze dopiero przed zabójstwem syna. Jego najbardziej kochał. I wtedy oddał wszystko. Bandyci chcieli jeszcze więcej, nie uwierzyli mu, chociaż on już naprawdę nic nie miał. Zrozpaczony rzucił się na nich z szablą. Zabił dwóch, ale wszystkim nie dał rady. Uciekli, zraniwszy go, ale nie zdołali zabić. A żona? zapytałem. Leżała cały czas nieprzytomna. Bandyci myśleli, że nie żyje, bo leżała bez ruchu i miała ogromny krwotok z nosa. Tam na drugim piętrze, w sali balowej, widać podobno fragment podłogi, gdzie deski są brązowe. To podobno jej krew wsiąkła w drewno. Znałem historię o Solińskim, ale bez tych wszystkich szczegółów, to, co powiedział Bong, spowodowało, że niemal nie mogłem oderwać od niego oczu. I co zrobił Soliński? Zapytałem. Podobno zebrał martwe ciała swoich dzieci do łóżka i leżał z nimi do świtu, w pościeli. Ci bandyci zabijali je uderzając w tył głowy albo podrzynali gardła. Dzieci nawet nie wiedziały, że mają umrzeć. Czekały na ojca zamknięte właśnie w jednej z sypialni. Potem bandyci wyciągali je pojedynczo i mordowali przeto z Solińskim. Boże, jęknąłem. I co się stało, jak nastał świt? Oszoliński poszedł do swojego gabinetu i się powiesił. Może by tego nie zrobił, gdyby nie śmierć syna i może, jak byłby ktoś żywy w budynku. Ten człowiek był jednak gwałtowny. Niektórzy mówili, że szalony, jak się bawił, to do upadłego, jak się smusił, to też. A żona przeżyła? Tak, odnaleźli ją dwa dni później, zmarzniętą, ale doszła do siebie w szpitalu, opuściła pałac i nigdy nie wróciła. Bąk przerwał, bo usłyszeliśmy pukanie i coś podobnego do śmiechu dzieci. Spojrzałem na klamkę olbrzymich drzwi. Ta opuściła się trochę, jakby ktoś po drugiej stronie ją nacisnął. Wszyscy patrzyliśmy w tamtą stronę, czekając, co się stanie. Słyszałem stłumione chichoty, dokładnie takie, jakie wydają z siebie dzieci, przekonane, że zrobiły doskonałego psikusa. Poczułem, że po plecach przebiegł mi dreszcz. To musiały być duchy dzieci ost W końcu Gandalf wstał z fotela i podszedł do drzwi. Gdy nacisnął klamkę, w pokoju i całym budynku panowała nienaturalna cisza. Gdy miał już otworzyć drzwi, wszyscy usłyszeliśmy wyraźnie chichot i tu pod dziecięcych nóg, jakby z graja wyrostków uciekała przed karą. Starzec odczekał chwilę i wyjrzał na korytarz. Miałem jednak wrażenie, że specjalnie dał im uciec. Nie chciał zobaczyć pewnie ich zakrwawionych koszul nocnych. Zamknął drzwi. Poszły sobie! mruknął. Mężczyźni odetchnęli i wrócili do palenia fajek i papierosów, jakby nikotyna pomagała im zapomnieć o tym, co się stało przed chwilą. Przełknąłem ślinę. Ledwo się przycisnęła przez gardło. I wy tu siedzicie? wybąkałem. Możecie tak z duchami? Gandalf roześmiał się. A co nam mogą zrobić dzieci? Yy, tutaj na parter schodzą tylko dzieci. To nie są dzieci, tylko upiory, wykrztusiłem. One chcą się bawić, jak to dzieci, dokończył Hieronim. A zresztą mamy tu pomieszczenie za darmo od miasta. Innego nam nie dadzą. I możemy tu palić, dodał Bąk. A to duży plus. — Oj, duży, poparł go Hieronim, z lubością wciągając w płuca czarny dym. Czy to coś zmienia, jeśli chodzi o członkostwo w kole? Panie Karolu, zapytał Krzysztof Bąk. Bo miejscem spotkań pozostanie pałac Solińskiego. Nie ma innej możliwości. Nie, nie zmienia, odparłem. Nie przeszkadza mi to. Tylko proszę powiedzieć, co się stało później. Później, mruknął Bąk. Później. To pałac miał złą sławę. Mówili, że w budynku zaczęło straszyć. — Nie bez przyczyny! Hieronim roześmiał się, a potem rozkaszlał strasznie. Bez skrępowania splunął na bok, gdy zebrał w ustach gęstą plwocinę. — Tak — kontynuował Krzysztof. — Nikt nie chciał kupić pałacu aż do wojny. A nawet Niemcy podczas wojny wykorzystywali ten budynek jedynie jako magazyn. Chciał się tutaj osiedlić jakiś generał, ale zrezygnował podobno po tygodniu. Po wojnie majątek Ossolińskich zawłaszczyła Polska Rzeczpospolita Ludowa, urządzono tu Dom Kultury, zamurowano wejścia do niektórych pokojów i nawet w największej tajemnicy wezwano księdza egzorcystę. To pomogło w dzień, ale w nocy, między dwunastą a piątą, nikt nie chciał tu przebywać. To są godziny, kiedy umierali ludzie i wtedy pałac żywa. Robi się niebezpiecznie. Ale dlaczego? Co się stało? Zainteresowałem się. Tak, to był taki przypadek, odparł Gandalf. W latach pięćdziesiątych taka jedna bibliotekarka, którą mąż regularnie bił po pijanemu, uciekła z mieszkania, by spać w bibliotece. Wiedziała, że tu straszy, ale ten mąż, co podobno ją katował, wydawał jej się gorszy. Położyła się na kanapie w czytelni i spędziła w pałacu całą noc, i rano znalazła ją koleżanka, która przyszła do pracy. Bibliotekarka siedziała na kanapie, przytomna i żywa, ale nie reagowała na bodźce. Katadonia. Kobieta była cała podrapana, każdy centymetr jej skóry ociekał krwią. Rany nie były głębokie, ale na pewno bolesne. Pan Hieronim widział ją na własne na oczy, chociaż to było tyle lat temu. Pan Hieronim wtedy kierował całym domem kultury. Przyjechał tu młody, zdolny, aż z Warszawy. Tak! Przyznał łysy starzec. Jego oczy przygasły. Pamiętam dotąd, na jej twarzy ciągle był strach. I nic nie mówiła ani nie reagowała. Wywieźli ją do szpitala. Przeżyła tam jeszcze 10 lat, nie powiedziawszy ani słowa. Nie ocknęła się nigdy, by powiedzieć, co zobaczyła. Podobno umarła na serce, leżąc w łóżku. I nawet podczas snu jej twarz nie uspokajała się. Tak mi powiedziała pielęgniarka. Twarz tamtej bibliotekarki cały czas była wykrzywiona grozą. Dotąd nie wiem, dlaczego wtedy postanowiłem wejść do pałacu Mordu nocą. Miałem pieniądze i mogłem czekać na maturę i wyjazd z domu rodzinnego. Coś jednak mnie tam ciągnęło. Czułem się demonofilem, a demonofil powinien pomagać duchom, upiorom i demonom na równi z ludźmi. Gdyby czworo dzieci poprosiło na ulicy nawet zwykłego człowieka, żeby pomógł im uniknąć cierpienia, to kto by odmówił? Ja miałem wrażenie, że te dzieci z pałacu również prosiły. Coś im dolegało, coś je gniotło i nie pozwalało się dostać tam, gdzie powinny być? I chyba właśnie dlatego poszedłem do Pałacu Mordu. Chciałem znowu poczuć, że jestem przydatny właśnie tym dzieciom, głównie dzieciom. Nie chodziło mi o pieniądze. Pragnąłem też przygody i chciałem dotrzeć tam, gdzie nikt nie dotarł. Czułem głód odkrywania. To samo czuli podróżnicy, zapełniający białe plamy na mapach, zdobywcy gór, eksploratorzy i awanturnicy. Zawsze żałowałem, że urodziłem się w czasach, kiedy satelity widzą wszystko z kosmosu, w świecie bez tajemnic, w takim, gdzie wszystko, co było do odkrycia, zostało już odkryte. Wydarzenia na cmentarzu fortecznym dowiodły, że wokół są jednak białe plamy i że są tajemnice, o których się szepcze, ale głośno się z nich szydzi. W świecie upiorów i demonów niemal straciłem życie, ale to był świat, który mogłem odkrywać. My, odkrywcy, zawsze obiecujemy sobie, że to ostatni raz, a potem i tak wracamy, by zajrzeć śmierci w jej nabitą kolcami mordę. Dwa razy napotkałem demony, które dotąd śnią mi się po nocach, ale także im pomogłem, przyniosłem ukojenie i zostałem wynagrodzony złotem. Złoto za krew, złoto za śmierć, złoto za strach. Wszedłem więc ciemną ulicą, dźwigając plecak pełen potrzebnego sprzętu w rękawiczkach i kominiarce i brnąłem po kostki w śniegu, zastanawiając się, czy na pewno warto nadstawiać karku. Nie chciałem oszaleć jak bibliotekarka, ale miałem nadzieję, że mnie to nie czeka. Było tak zimno, że oddychanie sprawiało ból, a policzki i usta sztywniały. Pałac mordu znajdował się na skraju parku. Sto lat wcześniej otaczały go ogrody ossolińskiego i nawet teraz widziałem fragmenty ogrodzenia, szczególnie wysokie kolumny, zwieńczone głowami stworów podobnych do paryskich gargulców na katedrze Notre-Dame. Ocalały też rzeźby kobiet czerpiących wodę, oraz rzadkie gatunki drzew sprowadzone z Japonii i zachodniej Europy. W parku ocalał nawet staw z wyspą na której rosły trzy czerwone klony. Pamiętam, że latem wieszaliśmy się z chłopakami na ich gałęziach i skakaliśmy do stawu. Woda była tam nieco cuchnąca, ale nie zwracaliśmy na to uwagi. Śnieg chrupał mi pod stopami i odbijał światło księżyca. Szedłem oświetloną skąpo alejką, bo działała ledwo co druga lampa uliczna. Gdy z zaogołoconych z liści zmarzniętych gałęzi drzew wyłoniła się kwadratowa bryła pałacu mordu, serce zabiło mi mocniej. Był to ceglany budynek o wysokich oknach i kolumnach przed wejściem. Miał tylko trzy piętra, ale wysokość jednego wynosiła około pięciu metrów, więc budynek robił wrażenie masywnego jak bunkier. Przystanąłem na chwilę i rozejrzałem się wokół. Była dwudziesta druga i nie spodziewałem się tam nikogo – Poświęciłem kilka minut, by się upewnić, że jestem sam. Na szczęście ludzi przepędził zimny, przenikliwy wiatr i padający śnieg, a może także i duchy. To była pora, o której dzieci od Solińskiego robiły pewnie na korytarzu swoje psikusy. Spojrzałem z obawą w okna na trzecim piętrze. Trochę bałem się, że zobaczę je tam. Jak kilka lat temu zrafałem, ale było tam ciemno. Żadnych świateł. Rafał również musiał widzieć wtedy dzieci, ale twierdził, że nikogo nie zauważył. Byłem pewien, że kłamał. To było wtedy, gdy wracaliśmy pewnego dnia z wycieczki szkolnej i skróciliśmy drogę przez park. Nie potrafiłem zrozumieć dlaczego kłamał. Może po prostu tak było łatwiej, ale gdyby nie kłamał, to nie wyparłbym tego zdarzenia z pamięci tak łatwo. A tak? Po kilku latach nie byłem już pewien, czy te dzieci w oknach to była jawa, czy sen. Gdyby nie rozmowa ze staruszkami z kółka historycznego, za dwa lata byłbym pewien, że wszystko mi się śniło. Tam na górze nawet nie było wtedy prądu, ale jednak paliło się światło. Miało taki kolor, jakby pochodziło od ognia, i stały tam dzieci. Ich przytknięte do szyby twarze znajdowały się na różnej wysokości. Patrzyły na nas z rafałem bez ruchu, miały blade twarze i stroje, których już się nie widuje białe koszule nocne z koronkowym wykończeniem wokół szyi i na rękawach. Wtedy od razu wiedziałem, że patrzyły na nas duchy i wydawało mi się, że czegoś się boją, potrzebowały pomocy. Ruszyłem w stronę wejścia do pałacu. Byłem w środku wiele razy, wypożyczałem książki i filmy z biblioteki. Na piętrze mieściła się również sala, którą wynajmowano na różne uroczystości. Zaproszono mnie tam dwa razy na imprezy urodzinowe. Znałem więc ten budynek całkiem nieźle i wiedziałem, że nie ma tam żadnych kamer ani alarmu. Tam nie było po prostu rzeczy, które warto było kraść. Podszedłem do głównych drzwi i nacisnąłem umieszczoną na wysokości twarzy klamkę. Postanowiłem sprawdzić, czy jakiś pracownik nie zostawił budynku otwartego przez roztargnienie. Mi tak czasami się zdarzało, kiedy spieszyłem się do szkoły. Nie miałem jednak szczęścia. Drzwi były zamknięte. Powoli obszedłem pałac. Okna znajdowały się wysoko i chroniły je zewnętrzne kraty, ale na każdej ze ścian znajdowały się małe, piwniczne okienka. Dla zabezpieczenia otoczono je drucianą siatką. Postanowiłem wejść właśnie tamtędy. Jedna latarnia spośród kilku stojących wokół budynku nie paliła się i podszedłem w tamtym miejscu, korzystając z plamy mroku. Kucnąłem przy jednym z okienek i wyjąłem z plecaka nożyce do metalu. Przeciąłem zardzewiałą siatkę zabezpieczającą, a potem nożem do szkła wyciąłem w szybie otwór. Długo to zajęło, bo nie chciałem go uczynić jak największym, a jedynie takim, bym mógł wejść. Gdy skończyłem, Wygładziłem papierem ściernym ostre krawędzie, wepchnąłem do piwnicy plecak, a później sam wcisnąłem się do środka. Pod nogami zaszczęściły mi szczurze bądź nietoperze odchody. Mogły to być również drobiny betonu lub szkła, ale nie chciałem sprawdzać, bo wszystko zatopione było w miękkim pyle i kurzu. Włączyłem latarkę i powiodłem snopem światła po ścianach. Byłem w rupieciarni. Składowano tutaj głównie połamane i brudne meble. Otaczały mnie stare krzesła i stoły prawdopodobnie z sali balowej. Zauważyłem też druciane skrzynki, sterty pożółkłych, związanych w paczki gazet, potłuczone lampy i regały z ustawionymi w rzędzie pustymi ramami po obrazach. Ruszyłem przed siebie w poszukiwaniu schodów na parter. Trzymałem przed twarzą dłoń i odgarniałem w ten sposób zwisające z sufitu i rozpięte między regałami pajęczyny. Na niektórych nadal siedziały długonogie i włochate pająki, które uciekały spiesznie, gdy rozrywałem ich misternie utkane pułapki. Na początku miałem zamiar przespać się w piwnicy. Zauważyłem nawet kilka starych foteli, na których mógłbym się wygodnie ułożyć, gdybym je razem zsunął. Ale zniechęcił mnie brud, kurz, robactwo, oraz wilgotny chłód, wślizgujący się za kołnierz kurtki. Gdy przyjrzałem się tapicerce foteli, zauważyłem też, że pozierowiły ją mole. Bałem się, że są tam pluskwy. Piwnica to nie było dobre miejsce do spania. Popatrzyłem na zegarek. Była dopiero dziesiąta 11. Regały i rupiecie w piwnicy tworzyły labirynt, z którego trudno się było wydostać. Wydawało mi się, że korytarze zajmowały większą powierzchnię niż pomieszczenia, a powinno być przecież odwrotnie. Błądziłem długo i przekonałem się, że oprócz pająków w piwnicy buszują myszy albo szczury. Słyszałem ciche piski i wydawało mi się, że raz mignęło między regałami burecielsko i długi, cielisty ogon. W pewnej chwili, przeciskając się między wieżami rupieci, naruszyłem najprawdopodobniej plecakiem delikatną równowagę spiętrzonych na sobie krzeseł i pudeł i runęły na podłogę z hukiem. W powietrze wzbiły się tumany kurzu, a kolumny czarnego robactwa rozpełzły się po podłodze, szukając schronienia. Usłyszałem nawet pisk jakiegoś szczura, którego przygniótł ciężki stół. Oddaliłem się stamtąd, kaszląc. Czułem w gardle gorzki pył. W pewnym momencie miałem nawet ochotę po prostu wyjść na zewnątrz i spróbować przepiłować którąś z krat na oknie, na parterze. Ale w końcu odnalazłem drzwi prowadzące na ceglane schody. Były zamknięte, ale od wewnątrz można je było otworzyć gałką. Kiedy znalazłem się w korytarzu na parterze, odetchnąłem. Tam przynajmniej nie cuchnęło stęchlizną i odchodami gryzoni. Sufity wisiały na wysokości około czterech metrów. I przez to czułem się nieco bezpieczniej, a nie jak szczur w pułapce. Zastanawiałem się, gdzie się położyć. Wiedziałem, że nie zasnę, ale chciałem chociaż odpocząć. Nie znałem rozkładu wszystkich pomieszczeń na parterze, ale nie miałem zamiaru zwiedzać ani nigdzie się włamywać. Byłem jedynie w pokoju koła historycznego i zdecydowałem, że tam właśnie przenocuję. Unosił się tam nieprzyjemny zapach tytoniowego dymu, ale mogłem uchylić okno. Podłogę pokrywał dość gruby dywan, a z foteli planowałem sobie stworzyć wygodny tapczan. W plecaku miałem nawet śpiwór, żebym nie zmarł. Musiałem tylko odnaleźć ten pokój. Wiedziałem, że będzie otwarty. Zwróciłem na to uwagę podczas popłodniowego spotkania Towarzystwa Historycznego, do którego miałem należeć. Ruszyłem korytarzem. W pałacu panowała cisza. Nie słyszałem nawet wiatru. Wydawało mi się tylko, że coś buczy gdzieś pod ziemią. Jakiś potężny, pracujący na wolnych obrotach silnik, ale żadnego skrzypienia, chichotu dzieci czy odgłosów bosych stóp na lśniących, podłogowych płytkach. Postanowiłem nie zapalać żarówek, a światło latarki stłumić maksymalnie. Nie chciałem, żeby jakiś przypadkowy przechodzień wezwał policję. Nie wiem, ile groziło za włamanie. Ale to mogło mi dość mocno skomplikować życie. Za drugim zakrętem korytarza, po prawej, zobaczyłem wnękę z kanapą, na której mogłem się bez problemu położyć. Stał przed nią nawet odrapany niski stolik z kilkoma gazetami na blacie. Zmieniłem plany i postanowiłem nie iść do śmierdzącego jak popielniczka pokoju historyków. Na kanapie, która była przede mną, nawet nie musiałbym się kulić. Podszedłem do mebla i oświetliłem go latarką. Zauważyłem jedynie kilka rudych plam, ale żadnych dziur po molach. W pewnej chwili coś mnie tknęło. To przecież mogła być kanapa, na której siedziała zakrwawiona bibliotekarka. Nie stała przy bibliotece, która mieściła się na pierwszym piętrze, ale może dawno temu była na parterze. Albo po prostu przenieśli kanapę na parter, bo nie mogli zmyć krwi. Zbliżyłem twarz do rudych plam nakrapiających mebel byłem niemal pewien, że to krew. Naprzeciwko kanapy znajdowały się dwuskrzydłowe drzwi. Podszedłem do nich i szarpnąłem za klamkę. Nie otworzyły się. Stałem tam przez chwilę i patrzyłem na rozeschłe drewno z dłażącą farbą. Drzwi musiały pamiętać o Solińskich, były z tamtego okresu. Wróciłem do kanapy, zdjąłem plecak i wyjąłem śpiwór. Nie miałem zamiaru szukać duchów, bo liczyłem, że to one przyjdą do mnie. Postawiłem latarkę na stoliku, położyłem się na kanapie i wsunąłem nogi do śpiwora. Na podłodze w zasięgu ręki umieściłem nóż. Czułem się bezpieczniej, gdy broń była blisko. Zastanawiałem się, czy zostawić zapalną latarkę, ale w końcu włożyłem ją w czapkę tak, żeby stłumić niemal całkowicie światło. Duchy i upiory lubią ciemność. Ale wątpiłem, żeby taka nędzna poświata je zniechęciła. Leżałem w ciszy. Stare budowle zawsze trzeszczą, bulgoczą i pochukują, ale nie słyszałem nic niepokojącego. Pomyślałem, że to dlatego, że leżałem w centrum budynku i z każdej strony otaczały mnie pokoje, które bardzo dobrze tłumiły odgłosy z zewnątrz. Zamknąłem oczy. Nie byłem śpiący, ale nie miałem na co patrzeć. Serce biło mi szybciej niż zwykle, ale myśli krążyły powoli. Zastanawiałem się, czy podjąłem dobrą decyzję, żeby czekać. Może lepiej byłoby obejść pokoje lub jakoś aktywnie przyciągnąć duchy. Później zacząłem myśleć o tym, gdzie wyjechać po maturze. Rozważałem kilka opcji, ale ciągnęło mnie w stronę gór. Nagle, pomimo śpiwora, zrobiło mi się zimno. Założyłem na dłonie rękawiczki. Miałem wrażenie, że przez korytarz przesuwała się fala mroźnego powietrza, ale powoli, jakby pchana gigantycznym tłokiem. Poczułem ją nawet przez śpiwór najpierw na stopach, a potem na tułowiu. Gdy wciągnąłem powietrze w płuca, miałem wrażenie, że zawiera małe drobinki ostrego lodu. To nie było normalne. Zaśpiewaj nam, tatulu! Usłyszałem tuż przy moim uchu cichy, dziecięcy głosik. Oddech istoty spowodował, że małżowina uszna zapiekła. Otworzyłem natychmiast oczy i chciałem się rozejrzeć, ale dokładnie w tamtej chwili latarka, którą postawiłem na stoliku, zaiskrzyła i zgasła. Oblepiła mnie zimna, nieprzenikniona ciemność. Wytrzeszczałem oczy, ale nic nie widziałem. Absolutnie nic. Wyciągnąłem jedną rękę ze śpiwora i próbowałem namacać dziecko, które do mnie mówiło, ale dłoń natrafiła jedynie na przenikliwe zimno. Miałem wrażenie, jakbym zanurzył ją w lodowatej wodzie, ale nie czułem gęstości wody, a gęstość powietrza. Skóra zapiekła i cofnąłem rękę. Gdzieś nad głową rozległ się stłumiony chichot, a dalej, w korytarzu, odgłosy uderzających o kamienne płytki bosych stóp. Zaśpiewaj nam na dobranoc? Poprosiła znowu dziewczynka, ale jej głos dochodził z drugiej strony głowy. Już zgasiłem światło, tatulu, światło zgaszone, tak jak prosiłeś. Jesteśmy wszyscy gotowi. Olgierd też chce piosenkę, a nie historię. Potem może być bajka, ale najpierw kołysanka. To żołnierzu, co tęsknił za córeczką. Tylko ta! Oblizałem podrażnionym rozem bargi. W gardle. Stężała mi bryła lodu. Miałem wrażenie, że mój język zamarzł. Był sztywny jak kołek. Nie umiem śpiewać. Wychrypiałem, wyciskając słowo po słowie z wysiłkiem. Mój głos był wyższy niż zwykle. Dziewczynka zachichotała i dołączył do niej drugi dziewczęcy głosik. — Zawsze tak mówisz, tatulu. Nie masz dla nas czasu. Ciągle niania. Ona umie śpiewać i zna całą na pamięć, a nie pierwszą zwrotkę i refren jak ty. Ale my chcemy ciebie. Zaśpiewaj nam to, Tulu, bo nie pozwolimy ci spać. Nigdy nie pozwolimy ci spać. Wciągałem mroźne powietrze krótkimi, łapczywymi oddechami i patrzyłem w ciemność. Ale nadal nic nie widziałem. Oczy zaczęły mi łzawić, a policzki sztywnieć. Stopy bolały tak, jakby ktoś mnie miażdżył w imadle. Nie pójdziemy, dopóki nam wszystkim nie zaśpiewasz, nie tylko Olgierdowi. Wszyscy się położymy razem. Dobrze, zgodziłem się. Miałem wrażenie, że muszę się zgodzić, że nie mam wyjścia. Chodźcie, siostrzyczki! zawołał głos małego chłopca, który dotąd nie odzywał się. Tata będzie śpiewał! O żołnierzu! Poczułem na udach ciężar, tak jakby usiadło na nich dziecko. Po chwili skóra zapiekła od zimna. Miałem wrażenie, że bolą mnie od niego kości. A możemy wyjść pod kołdrę? zapytał chłopiec, ale nie czekał na odpowiedź. Usłyszałem jak suwak śpiwora rozsuwa się i dotykają mnie zimne jak bryły lodu, ale i wilgotne ciała. Zacząłem dygotać. Zimno nam, tulu, ogrzej nas! prosił chłopiec. Tak nam zimno. Drobna rączka dotknęła mojej twarzy. Pachniała ziemią i krwią. – A gdzie masz wąsy? – zapytał chłopiec. – Tato miał wąsy. Arieta, gdzie ma tata wąsy? – Nie ma wąsów. Musi mieć wąsy. Wąsy i gruby brzuch. Poczułem, jak wiele drobnych dłoni dotyka mojej twarzy i szyi. Zamknąłem kurczowo oczy, bo miałem wrażenie, mimo sztywnej, od zimna skóry, że dzieci kaleczyły mnie paznokciami. Czułem nieprzyjemne dreszcze. Kolejna dziewczynka usiadła mi na stopach. Zachichotała – Ciężar był tak duży, że nie miałem siły, żeby poruszyć nogami. Może to nie tato? Dziecięcy głos był pełen grozy. Może to źli ludzie? Nie, tylko nie źli ludzie. Ręce chłopca przysunęły się z mojej twarzy na szyję. Nie zacisnęły się na niej, ale miałem wrażenie, że nie mogę oddychać. Na zewnątrz czułem, że wszystko mi sztywnieje, a w sercu rozlało się gorąco. Zapal! Pisnęła dziewczynka. Zapal światło. Zapal. Eksplodowała jasność. Nie byłem już w piwnicy, w piworze i na starej kanapie, ale leżałem w wielkim łóżku. Skóra mrowiła mi, a przez całe ciało przepływały fale ciepła. Wzrok, początkowo zamglony, szybko się wyostrzył i skupił na małym chłopcu o długich do ramion kręconych blond włosach. Wbijał we mnie mętne trupie oczy a gdy odwrócił się na chwilę, dojrzałem, że loki z tyłu zlepione są zaschniętą krwią. Na poszarzałej ze starości koszuli nocnej widać było brunatne plamy. Od chłopca tchnęło zapachem rozkładającego się ciała. — To nie tato! — wrzasnął do sióstr i znowu się do mnie odwrócił, wyszczerzył zęby, a pucułowata twarz wykrzywiła mu się szpetnie. Wyciągnął ręce z palcami zakończonymi długimi paznokciami, jakby chciał wydrapać mi oczy. Był szybki, ale zdążyłem zasłonić twarz. Podrapał mi przedramię i policzek. Zorientowałem się, że jestem ubrany jedynie w cienką piżamę i szlafmycę. Wierzgnąłem i zrzuciłem z siebie chłopca. Upadł na podłogę z łoskotem, ale zaraz zwinnie wstał i zasyczał jak wściekły kot. Zaczął prężyć się na czworakach, gotując się do skoku. Usiadłem i oparłem się we zgłowie łóżka, rozglądając się po sypialni. Na ścianie nad stolikiem nocnym wisiały dwie skrzyżowane szable, ale drogę do nich zagrodziły mi trzy dziewczynki, ubrane w różowe koszule nocne, poplamione krwią z poderżniętych gardeł. Trzymały się za ręce. Najstarsza miała nie więcej niż dwanaście lat. Najmłodsza wyglądała na osiem. Wszystkie miały szare twarze i mętne oczy. Zbliżały się. Nic nie mówiły. Ale pokazywały brudne od czarnej ziemi dłonie z długimi mocnymi paznokciami. Stanąłem na łóżku i ostrożnie z niego zszedłem, cały czas trzymając uniesione ręce, by w razie ataku osłonić twarz i szyję. Obawiałem się, że chłopiec na mnie skoczy. Chcę wam pomóc, powiedziałem. Chcę was ochronić przed bandytami. Tato nas ochroni, wrzasnął chłopiec, a nie ty. To musiał być Olgiert. Najmłodszy syno z Solińskiego. Wszedł na łóżko i skoczył na mnie z pięściami. Dziewczynki podbiegły, by drapać i gryźć. Krzyczały głośno, wwiercającym się w uszy cienkim, piskliwym głosem. Zegar na ścianie zaczął wybijać dwunastą, a ja rzuciłem się do drzwi, potrącając dzieci. Upadły na podłogę. Byłem boso i ślizgałem się na drewnianej, ubłoconej podłodze. Chwyciłem za klamkę i szarpnąłem ją, ale wysokie na trzy metry drzwi nie drgnęły. Obróciłem się i oparłem o nie plecami, podniosłem ręce, żeby zasłonić się przed pazurami i zębami, ale dzieci nie rzuciły się na mnie, nawet mnie nie goniły. Nagle straciły mną całe zainteresowanie. Siedziały na brzegu łóżka, na środku Arietta, najstarsza dziewczynka, nie miała już poderżniętego gardła ani wypłowiałej koszuli nocnej, była w różowej sukience z falbanami. Patrzyłem na piękną dwunastolatkę o kręconych włosach i niebieskich oczach, o lśniącej zaróżowionej na policzkach skórze. Siostry trzymały ją za ręce i płakały. Ich blade, trupie twarze były mokre od łez. Olgierd obejmował dwunastolatkę od tyłu, tuląc się do jej pleców. Położył podbródek na ramieniu dziewczynki. Arietta uspokajała siostry i brata, całując ich w czoła. Głaszcząc po włosach, dłoniach i twarzach, ale to wywoływało jeszcze większy szloch i nie uspokajało dzieci. Nie puszczę cię, nie puszczę! Szlochał Olgierd, ściskając ją za szyję. Nie pójdziesz tam, ja pójdę. Patrzyłem na dzieci z otwartymi ustami, łapiąc chciwie powietrze, a zegar bił powoli dwunastą. Nie liczyłem się już. Zapomniały o mnie. To, co się działo przed dwunastą. Nie było ważne. Tata cię uratuje, szepnął Olgierd. Przyjdzie i cię uratuje. Daj im pieniądze, tyle pieniędzy, ile mamy. Oczywiście, braciszku, odpowiedziała Arietta ze smutnym uśmiechem. Tata nas kocha bardziej niż pieniądze. Na pewno. I zaśpiewa nam potem kołysankę. Tą, co najbardziej lubimy. O żołnierzu, który walczy i wraca po to, co kocha. Spojrzałem na zegar na ścianie. Uderzył ostatni raz. Nastała cisza, przerywana jedynie pociągnięciami nosem i kwileniem. Zrobiło mi się żal tych dzieci. Ja jestem waszym tatą powiedziałem. Popatrzyły na mnie zdziwione. Olgierd powoli zszedł z łóżka. Podszedł do mnie podejrzliwie, patrząc mi w twarz. Poczułem od niego woń padliny. Nie poruszyłem się jednak i próbowałem się uśmiechać. I chłopak nagle objął moje uda i zaczął się śmiać. Dwie młodsze dziewczynki, ośmielone zachowaniem brata, objęły moje biodra. Tylko Arietta nie podeszła do mnie, ale wstała z łóżka. Już czas! powiedziała, rozprostowując dłońmi pogniecioną sukienkę. Potem ruszyła wprost na mnie, ale nie przytuliła się. Wyciągnęła rękę wysoko, bo ledwo sięgała klamki i nacisnęła ją. Drzwi otworzyły się. Olgierd i jego dwie siostry wrócili na łóżko, znowu zaczęli pochlipiwać. Ja poszedłem za Ariettą. Mrok w korytarzu rozświetlało tylko blade światło księżyca i dwie płonące świece wysokich na półtora metra lichtarzach. Pierwszy stał przed drzwiami sypialni, a drugi gdzieś dalej, przed nami. Musieliśmy być na trzecim piętrze pałacu Mordu. Poznałem to po koronach drzew za oknem. Dziewczynka szła powoli i dostojnie, po czerwonej wykładzinie, jak księżniczka, nie oglądała się na mnie. Dogoniłem ją i dotknąłem jej ramienia. Gdzie mamy pieniądze? Zapytałem. Arietta zatrzymała się i popatrzyła na mnie wielkimi, zdziwionymi oczami. To tylko ty wiesz, ojcze. Pieniądze są dla ciebie największym skarbem, tylko Ty wiesz i nikt inny. Mówisz, że są dla nas, ale tak naprawdę nie są dla nikogo, nawet dla ciebie. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Wpadłem w pułapkę, tak samo jak chciwiec Soliński. Posłała mi smutny uśmiech i ruszyła dalej korytarzem. Szedłem tuż za nią. Mimo że miałem na sobie jedynie piżamę i nic na stopach, nie czułem zimna, tylko piekący w piersi ból. Arietta zatrzymała się przed drzwiami pokoju, które oświetlała świeca w lichtarzu. Nie czekając na mnie, weszła do środka. Podążyłem za nią i miałem wrażenie, że nie spuściłem jej różowej sukienki nawet na sekundę z oczu, ale kiedy przekroczyłem próg pomieszczenia, wysoki upiór z szeroką blizną na czole, już ją trzymał w brudnych łapskach, przyciskając nóż do gardła. Miał szarą i porowatą jak beton twarz i połające czerwienią oczy. Na brzuchu pod marynarką zauważyłem wielką plamę krwi. Za nim stał lokaj w smokingu i rękawiczkach z widoczną szramą po poderżnięciu gardła i dwa inne upiory z ranami głowy. Wszyscy oprócz lokaja trzymali niedbale w rękach długie noże. — Dawaj pieniądze, Soliński albo odetnę jej głowę — wycedził przez zaciśnięte zęby ten, który trzymał rietę. Myślisz, że tego nie zrobię? Że nie zrobię co? Wydawał się zdenerwowany, wręcz rozjuszony. Będzie tak jak obiecałem. O dwunastej poleje się krew. Ja dotrzymuję słowa, a zegar wybił już dwunastą. Już wybił! Upiór przycisnął ostrze do szyi dziewczynki. Krzyknęła krótko, urywanie, ale potem zamknęła dzielnie usta. Po policzkach spłynęły jej łzy. Zacisnęła usta tak mocno, że stały się białe. Co miałem robić? Miałem udawać ojca? Miałem odmienić bieg tej historii? Miałem ukoić duszę tych dzieci? Nie wiedziałem, gdzie są pieniądze, ale musiałem jakoś kupić czas. Nie chciałem, żeby dziewczynka umarła. I musiałem powstrzymać to szaleństwo. Tylko dlaczego nie było nigdzie Henryka Ossolińskiego? A raczej dlaczego ja byłem Henrykiem Ossolińskim? Nie będę już dłużej czekał mości panie. Drab zmarszczył twarz. Z kącika ust popłynęła mu ślina. Arietta, która wpatrywała się we mnie do tej pory z nadzieją, zamknęła oczy, jakby szykowała się na śmierć. Powiem, krzyknąłem, wyciągając ręce w stronę czerwonokiego upiora. Powiem, stój! Wiem, gdzie są pieniądze. Dam ci wszystko! Wszystko, co mam. Mężczyzna roześmiał się. Odsłaniając zepsute zęby. Wiedziałem, że dzieci są ważniejsze od pieniędzy. Trzymajcie ją, panowie! Odjął nóż od szyi arietty i popchnął ją w stronę swoich kamratów. Dziewczynka potknęła się, ale pochwyciły ją brudne ręce upiorów. Ja pójdę przeliczyć pieniądze, a ty chodź ze mną, Alfred! Demon skinął na lokaja. Jakby pan szlachcic, bogacz, próbował czego, tu pomożesz. I potwierdzisz, że oddał wszystko! Wyszliśmy na korytarz. Szedłem wolno i gorączkowo poszukiwałem wyjścia z tej sytuacji. Nie wiedziałem, gdzie są pieniądze, ale kłamstwem kupiłem marjedźcie czas. Ale czy coś się zmieni? Poprowadziłem upiory do pomieszczenia, które znałem, czyli do sypialni. Lokaj wyprzedził mnie. Miał lisią, zdradziecką twarz. Jaśnie pan prowadzi do sypialni? zapytał z udawaną uprzejmością. Zawsze mówiłem, że pan śpi na pieniądzach. Upiór z czerwonymi oczami zaśmiał się basowo. To, co myślisz, brachu, że ma skrytkę w podłodze, to by było śpi na pieniądzach. <grym> Gdy otworzyłem drzwi, w środku było ciemno. Zanim nacisnąłem włącznik światła, odwróciłem się do upiora. Chciałem dać dzieciom czas na ukrycie. Nie zabijesz Ariety? Zapytałem. Jak oddasz wszystko, Soliński, to nie zabije. Ja dotrzymuję słowa i umowy. To ty na razie kogoś tu zabiłeś i to własną żonę, pan szlachcic i jego honor, to trzeba być po prostu. Upiór nie dokończył i splunął na deski podłogi. Ale ja dotrzymuję słowa, chociażem ham i honoru nie mam. Ale masz dać wszystko. Było w jego głosie coś fałszywego. Wiedziałem, że nie można mu ufać. Czułem, że chciał zabić dzieci, czułem, że cokolwiek bym dał, on uzna, że to za mało. Zapaliłem światło i rozejrzałem się po sypialni. Nie zauważyłem nikogo, dzieci ukryły się. Uczyniłem dwa niespieszne kroki, po czym odskoczyłem od demonów. Wbiegłem na łóżko i zdjąłem jedną z wiszących na ścianie szabel. Odwróciłem się w stronę upiora, ale ten był tuż za mną i ekspertko ciął nożem. Zasłoniłem się przed ramieniem i ostrze przerżnęło mi ciało aż do kości. Wrzasnąłem z bólu i upadłem. Nie wypuściłem jednak szabli z ręki. Zauważyłem, że Lokaj chciał uciekać na korytarz, ale Olgierd wyskoczył za zasłony zaciągniętej przy oknie i zatrzasnął drzwi. Pojawiły się również dziewczynki, które z krzykiem rzuciły się Lokajowi na plecy. Starsza zdołała ugryźć go w szyję, a młodsza szarpała za nogawki tak silnie, że stracił równowagę i upadł. Olgierd skoczył na niego, próbując nadepnąć na twarz. Lokaj wrzeszczał z bólu i tłuków dziewczynki pięściami, te jednak nie odrywały zakrwawionych zębów od jego ciała. Mężczyzna nie był w stanie podnieść się i walczyć. Skupiłem całą uwagę na atakującym mnie upiorze z blizną. Nigdy nie trzymałem szabli, a że zimieszek naprzeciwko mnie miał za sobą na pewno wiele walk na noże. Po zadaniu pierwszego ciosu Zdołałem jednak odskoczyć I nie zaatakował od razu Patrzył na ciechnącą mi po łokciu krew I uśmiechał się brzydko krzywiąc usta Trzymałem go na dystans Celując sztychem szabli w brzuch Krążył wokół mnie Przerzucając nóż z ręki do ręki Jak pirat Nie taka była umowa od Soliński Mruknął Odsłaniając czarne zęby Jesteś oszust Kręta i łajdak! Większy niż ja! Nagle skoczył na ścianę i zdjął drugą szablę. Nie zdążyłem go powstrzymać. Obficie krwawiłem. Czułem, że słabne. Nie przełożyłem jednak broni do lewej ręki. Wtedy nie miałbym żadnych szans. Popatrzyłem w stronę dzieci. Lokaj już się nie ruszał. Nie żył. Olgiert wciąż kopał go w głowę, a dziewczynki zerwały ubranie i darły pazurami plecy mężczyzny. Miały ręce czerwone od krwi, aż po łokcie. Upiór z szablą ruszył do ataku. Cioł z góry, ale nieudolnie zasłoniłem się szablą. Cios był tak silny, że przez rękę przeszedł mi impuls bólu od nadgarstka aż po łokieć. Gdyby mój przeciwnik się nie potknął leżącą na podłodze poduszkę, to drugi cios, który wyprowadził, trafiłby mnie w brzuch. — Tato! — krzyknęła Zofia, najmłodsza dziewczynka — Oderwała zakrwawione dłonie od martwego lokaja i rzuciła się pod nogi atakującego mnie bandyty. Olgiert chwycił ciężki łowiany lichtarz z komody i cisnął nim, celując mu w głowę. Nie trafił, ale na chwilę zdezorientował upiora. Ten opuścił gardę, chcąc uderzyć gryzącą go w łydkę Zofię. I wtedy zdecydowałem się na desperacki, samobójczy wypad, odsłaniając całe plecy i głowę. Nie miałem wyjścia. Ręka drętwiała mi i słabła. Nie było czasu, musiałem działać. Ale udało się. Sztych szabli wszedł głęboko w piersi upiora. Ten wrzasnął chryple. Chciał wyrwać ją z piersi, ale wtedy drugi rzucony przez olgierda lichtarz trafił go w szczękę. Bandyta zachwiał się oszołomiony, a ja postąpiłem krok do przodu i pchnąłem. Sztych szabli pokazał się na plecach. Z ust upiora wypłynęła krew. Upadł na kolana. Brzydko, panie Osoliński! Wycharczał powoli. Jego oczy gasły. Nie godzi się. Pańskie dzieci umrą. Wszystkie umrą. Wyrwałem szable z jego brzucha, zamachnąłem się i trafiłem go w skroń. Upadł na podłogę. Olgierd podbiegł i wyjął mu z ręki nóż. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Oparłem się o łóżko i osunąłem na podłogę. Traciłem zbyt dużo krwi. Tatulu! Zofia podbiegła do mnie i oparła dłonie o pierś, zostawiając na białej piżamie krwawe ślady. Po jej szarych policzkach zaczęły płynąć łzy. — Jesteś ranny, tatulu! Nie umieraj, tatulu! Tata nas bronił, bo nas kocha! — powiedział Olgiert. — Widzicie? Wszystkich kocha, nie tylko mnie. Wszystkich kocha! Chłopiec stanął nade mną, wymachując zakrzywionym nożem. Próbował powstrzymać łzy, ale nie udawało mu się. Okropnie kocha, strasznie kocha. Zawsze kochał. Anna podbiegła do brata, wyrwała mu z ręki nóż i odcięła kawałek prześcieradła. Owinęła mi prowizorycznym mandarzem przed ramię, tamując krwotok. Usiadłem na łóżku. Dzieci zaczęły się do mnie tulić. Czułem ich zimne, wilgotne ciała przez cienką, porwaną i zakrwawioną piżamę. Naprawdę chciałem im pomóc. Chciałem, by zaznały spokoju, a nie każdej nocy czekały na śmierć żyły w świadomości, że ich ojciec kochał bardziej pieniądze. Zrobiło mi się zimno. Mdliło mnie. — Arietta! — szepnąłem. — Musimy iść po Ariettę. — Wziąć pieniądze, tatusiu? — zapytał Olgiert. — Nie będziesz się gniewał? Popatrzyłem na niego zdziwiony. — Gniewasz się? Ja podejrzałem, jak chowałeś. Mówiłem otworzyć, podać ci. Duch dziecka patrzył na mnie mętnymi. Ale wystraszonymi oczami. Tak, Olgierdzie, wyjmij. Oddamy je wszystkie i uratujemy ją. Chłopczyk podbiegł do parapetu i sięgnął pod niego dłonią. Stękał przez chwilę, próbując otworzyć skrytkę, ale po kilkunastu sekundach zrezygnował. Palec mi się nie mieści, tetulu, ale, Aniu, daj mi to. Podbiegł do siostry i wziął od niej nóż. Wrócił z nim do parapetu i wsadził czubek w jakiś otwór. Usłyszałem zgrzyt. Chłopiec uchylił umieszczone w ścianie drzwiczki udające cegłę i wyjął ze skrytki metalową kasetkę. Dźwignął ją, ale nogi drżały mu, gdy ją niósł. Chcesz otworzyć, tatusiu? zapytał. Ja też wiem, gdzie klucz! ja wszystko wiem! ja wszędzie wejdę, wszystko wiem! Skinąłem głową. A Olgierd zniknął pod łóżkiem i wrócił po chwili z płaskim, lśniącym kluczem. Podał mi go do lewej ręki, a ja otworzyłem kasetkę. Były tam rzędy 500 złotowych banknotów z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, wydrukowane 28 lutego 1919 roku. Wyglądały na nowe, jakby Ossoliński był ich pierwszym właścicielem. Wstałem chwiejnie i uniosłem kasetkę. Była ciężka, ale lewą rękę miałem wciąż sprawną. Wiedziałem, że muszę zanieść pieniądze rabusiom i uratować Ariettę. Tylko to zakończy sprawę. Tylko dzięki temu dzieci uzyskają spokój. Ruszyłem do drzwi. Zofia dogoniła mnie i położyła na moim ręku lodowatą, brudną od zaschniętej krwi dłoń. Za paznokciami miała fragmenty skóry zdartej z lokaja. — Musimy ich zabić! — powiedziała, patrząc na mnie mętnymi oczami upiora. Wiem, Zosieńko, dlatego róbcie dokładnie to, co każę. Poszliśmy w milczeniu korytarzem do pokoju, gdzie bandyci trzymali ariettę. Olgierd ściskał w ręku nóż, a Ania niosła dla mnie szable. Położyłem kasetkę na podłodze i szarpnąłem za klamkę, ale drzwi były zamknięte. Kto tam?! Usłyszałem groźny, zniecierpliwiony głos. Mam pieniądze, odkrzyknąłem. Zobaczcie sami, dużo pieniędzy! Wszystko co mam! Drzwi uchyliły się lekko. Upiór spojrzał na kasetkę z pieniędzmi. Dzieci przylgnęły do ściany korytarza i nie były dla niego widoczne. A gdzie jest? zaczął, ale mu przerwałem. Panowie mówili, że mam sam nosić. Oni już nie są lokajami. Ja jestem lokajem i dali mi nauczkę, wskazałem na zakrwawione przed Upiór zarechotał. Połechtało go mile to, co powiedziałem. Takie słowa nigdy by nie przeszły przez gardło prawdziwego z Solińskiego. Dobra właś lokaju, bydle ty, otworzył szerzej drzwi. Podniosłem kasetkę z pieniędzmi, ale przechodząc przez próg, udałem, że się potknąłem i rzuciłem ją na ziemię. Otworzyła się i na dywan wysypały się banknoty. W pierwszym odruchu upiór schylił się, jakby bał się, że pieniądze wsiąkną w podłogę. Wyciągnąłem dłoń, a Zosia podała mi ukradkiem szablę. Zauważył mój ruch, ale za późno. Wbiłem sztych piorowi w szyję. Upadł na banknoty, obryzgując je czarną krwią. Obróciłem się w prawo. Za stołem stał ostatni bandyta. Przykładał nóż do szyi Ariety. Za mną wszedł Olgiert i dziewczynki. — Jeszcze krok, ją zabiję! — wrzasnął bandyta. — Jeszcze krok, Stoliński, Bydle ty! Mężczyzna miał rozbiegane oczy. Bał się. — Zabijesz ją, to ja cię zabiję — powiedziałem. — Puść ją, to wyniesiesz stąd głowę i będziesz mógł zabrać pieniądze. Na mój honor klnę się na Boga i na honor od Stolińskiego, oficera polskiego wojska. Powiedziałem i uniosłem zakrwawioną szablę. Bandyta puściła riietę. Rozumiał, że nie ma wyjścia. Kiedy dziewczynka była już bezpieczna, postąpiłem dwa kroki i wbiłem mu ostrze w brzuch. Opiór wrzasnął. Dzieci rzuciły się na niego, gryząc i drapiąc. Przewróciły go, a Olgierd teraz za razem dźgał bandytę nożem w klatkę piersiową. Oparłem się o ścianę i popatrzyłem na przedramie. Prześcieradło nasiąkło już krwią. Miałem nadzieję, że Bóg się nie obraził, że wytarłem sobie usta jego imieniem. Zaczęło kręcić mi się w głowie. Usiadłem obok stołu. Tuż przed tym, jak straciłem przytomność, zauważyłem, że Olgiert, Zosia, Anna i Arietta nie byli już upiorami. Ich oczy odzyskały kolor, twarze stały się na nowo różowe. Dzieci otoczyły mnie i tuląc się powtarzały. Tatuś nas kocha! Tatuś nas kocha! Bardziej niż pieniądze! Ocknąłem się na kanapie w pałacu mordu. Była jeszcze noc. Twarz i klatka piersiowa piekły mnie od zadrapań. Drżałem na całym ciele i sięgnąłem do latarki. Cały czas sączyło się z niej światło. Zdjąłem z niej czapkę i zauważyłem, że moje dłonie były sine. Nie czułem palców. Odsunąłem suwak śpiwora i usiadłem na kanapie. Rękach miałem mokry od krwi. Podniosłem z podłogi nóż i założyłem plecak. Odnalazłem schody i wszedłem na pierwsze piętro. W bibliotece odnalazłem grzejnik, rozkręciłem go tak, by dawał najwięcej ciepła i przyrgnąłem do niego plecami. Usłyszałem, jak zegar zawieszony nad biblioteczną ladą wybija pierwszą. Wiedziałem, że powinienem iść do domu albo na pogotowie, ale musiałem sprawdzić, czy wszystko, co się stało, wydarzyło się naprawdę, czy to tylko senne mary, ale skąd w takim razie zadrapania i rany, i krew na rękawie. A może oszalałem, tak jak ta bibliotekarka. Poczułem mrowienie na dłoniach i stopach. Krew zaczęła ogrzewać peryferię mojego ciała. Kiedy przestałem dygotać z zimna, zostawiłem plecak, i jedynie z nożem i latarką wspiąłem się na trzecie piętro. W korytarzu zamontowano bramkę. Przeskoczyłem ją i z łatwością odnalazłem pokój, który był sypialnią ossolińskiego. Stał tam sprzęt nagłaśniający do sali balowej, pudła z wlaszonymi talerzami i starymi kotarami. Odnalazłem parapet. Cegły pod nim były zamalowane wieloma warstwami farby. Zacząłem je cierpliwie zeskrobywać. Potem wpychałem nóż pszczeliny między cegłami na chybiu trafił pracowałem cierpliwie i ze skupieniem nie wchodziłem nigdy wcześniej na trzecie piętro a sypialnia i korytarz były takie jak ze snu to coś znaczyło gdy zegar w bibliotece wybijał drugą na jednej z cegieł zobaczyłem regularne odbarwienie nacisnąłem je ostrzem noża odskoczyły zamaskowane drzwiczki były metalowe z przyklejoną na wierzchu cegłą Wyjąłem ze skrytki oscolińskiego skrzynkę identyczną z tą, którą przyniósł we śnie Olgierd. Otworzyłem ją i poczułem, jak gardło zacisnęło mi się ze wzruszenia. Po policzkach popłynęły mi łzy. Na równiutko ułożonych banknotach 500 złotowych z 28 lutego 1919 roku leżał dziecięcy rysunek. Przedstawiał wysokiego mężczyznę z wąsami i stulącą się do niego czwórką dzieci. Pod rysunkiem był nagryzmolony niewprawną dziecięcą ręką napis. Dziękujemy, że nas kochasz, Tatulu. Dziękuję za wysłuchanie opowiadania. Pałac Mordu. Proszę o lajka, komentarz i subskrypcję. Pozdrawiam, Bruno Siak.